kamera, robimy zdjęcia. Bo wiecie, bardzo... że klasztor jest zamknięty. Tak? No. Ale właśnie ale nie mogliśmy... Domy otwarte to można wejść, nie? Tak. No idźcie na ogród w takim razie. No właśnie, to jest tak piękne, że chcieliśmy foty porobić. No, ale wyjście jest przez kościół. Tam jest klasztor, to jest zamknięte. Aha, dobra. Jeśli wychodzić, to przez kościół, tak? Okej, okay, dobra, dziękujemy. O, czyli tutaj nie można normalnie. What? Dzień dobry, ja dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do mojego ogrodu. Weszliśmy tutaj trochę na przypale, bo już jak wchodziliśmy, to dwa razy zostaliśmy zapytani, że w sumie tutaj tak za bardzo nie można wchodzić, ale okazuje się, że kamera to jest świetna alibi, bo powiedzieliśmy, że chcemy zrobić zdjęcia i w sumie takie mieliśmy założenie. I trochę tak weszliśmy na przypale, przez otwartą bramę, ale ona w sumie jest zamknięta, bo akurat auto wyjechało, więc była otwarta i zostaliśmy poinformowani, że trzeba wyjść przez kościół. Prawdopodobnie już drugi raz tutaj nie będziemy mogli wejść. A wiesz w ogóle, gdzie jest ten kościół? Nie wiem. Ja też nie. To było dużo różnych drzwi. Zapraszam dzisiaj Państwa. Chciałbym oprowadzić Was po ogrodzie. Tutaj rosną truskawki. Niestety już zostały wszystkie zjedzone, bo my mamy tutaj takie czerwone święto. To jest takie święto, gdzie wszyscy przychodzą ubrani na czerwono i w ogóle wszystko jest czerwone i możemy spożywać tylko czerwone trunki, jeść czerwone jedzenie i to jest takie święto, które właśnie czci truskawki. Ono jest tylko raz do roku, w lato. Jesteśmy blisko natury i tak postanowiliśmy, że w ten sposób oddamy hołd truskawkom. Tutaj jest roślina. Roślina. Tu jest roślina. Mhm. Akurat tej rośliny nie lubię. Ona tak zawsze dziwnie na mnie się patrzy. Ja tak czuję od niej złe wibracje i za bardzo... My się nie lubimy ogólnie. To jest taka dziwna relacja. Nie chciałbym to wchodzić, to są moje prywatne sprawy. Lepiej przejdźmy tutaj dalej. Na przykład tą roślinkę bardzo lubię, bo ona zawsze jest otwarta. W sensie, na przykład gdybyśmy chcieli się tutaj rzucić, no to ona po prostu zamortyzuje nasz lot i po prostu przytuli nas jak kołderka. Więc ona jest bardzo fajna, można ją pogłaskać, jakbyśmy mieli zwierzątko. Tutaj są z kolei rośliny. Podobno można zrobić z nich herbatę, ale jeszcze nigdy nie próbowałem. No bo to jest taka właśnie herbata dla ludzi, którzy się nie boją, dla takich wariacików, dla osób odważnych i ona jakby dzięki niej można sobie trenować właśnie umiejętność swojej odwagi. Przemieszczamy się dalej. Tutaj jest egzotyczna roślina o nazwie Hibiscus areatis. Ona tylko jakby może rosnąć, gdy opiekuje się nią kobieta, która ma warkocze i ona potem dlatego właśnie rośnie w taki sposób warkoczowy i wymaga bardzo dużo opieki i zainteresowania. Okej, okay. Do tej pory chyba moja ulubiona. Aha, tutaj jest właśnie kolejna. Po polsku my mówimy na nią roślina warkocz. O, i na przykład ona jest o tyle ciekawa, że w sierpniu ona wydaje takie owoce, ale to są takie nietypowe owoce, bo ona wypuszcza warkocze klonowe. Co i można zjeść. No takie jak są w Lidlu, nie? Te ciasto. Nie mam pojęcia, co to nigdy nie jadłam. Nie wiesz? Takie nie. Ciasto jak pączek, jak warkocz klonowy. Takie z ciasta francuskiego. Nie? Nie, nigdy nie jadłam. To dobrze, bo to jest niezdrowe. Tutaj mamy ławeczkę, można właśnie na przykład usiąść tak, a można też usiąść w ten sposób. Z nogami do góry, wtedy można trenować brzuch, cyk. Ona generalnie jest właśnie do ćwiczeń. Ona jest właśnie do treningu stworzona i wszyscy o tym wiedzą.